Lepiej koszykarze się pokażą. Musi być. Na jaja, na kolana, na światła na kolana jeszcze. Kiedyś pół dostawało, jak nigdy nie było tej sztucznej trawy, nie? Pamiętasz? Bramki w meczu zdobyli dla startu 1954 Gniezno, Szymon Cypryk 2, dla Torbińskiego Pomorzanina Krystian Makowski 2, Michał Raciniewski, Arkadiusz Łuczkowski i Michał Kuklewski po jednej bramce. Żegnaliśmy kolegę, którzy stali w Gniezno. Dawaj Wojtek, bez faulu Wojtas. Trzecia bramka dla Grunwaldu Poznań. Bramki w meczu zdobyli dla Grunwaldu Poznań Mikołaj Głowacki 2, Artur Mikuła, Piotr Kozłowski po jednej bramce dla toruńskiego Pomorzanina, Michał Kunklewski jedną bramkę. Druga firma jest Superliga i co? So, mogą. To jest, przy umocy Bramki w meczu zdobyli dla LKS-u Gąsawa Paweł Antoniewicz jedną, dla toruńskiego Pomorzanina Krystian Makowski 2, Arkadiusz Rutkowski, Krystian Sudoł, Patryk Karamus i Michał Dawid po jednej bramce. Pierwsza bramka dla toruńskiego Pomorzanina, strzelcem kapitan toruńskiej drużyny Krystian Makowski. Pierwszą bramkę z rzutu karny. Tym razem wykorzystana szansa.
Pierwsza bramka dla Warty Poznań. Bramki w meczu zdobyli dla Warty Poznań Maciej Walkowiak, Waldemar Rataj, Maciej Tech i Mateusz Grochal po jednej, dla toruńskiego Pomorzanina Krystian Makowski dwie i Wojciech Lutkowski jedną bramkę. Rzut karny dla toruńskiego Pomorzanina. Przed szansą na podwyższenie wyniku stoi kapitan toruńskiej drużyny Krystian Makowski. I zdobywa drugą bramkę. Drugi rzut karny w tym meczu dla toruńskiego Pomorzanina. Egzekutorem Krystian Makowski. 3-0. Bramki w meczu zdobyli dla toruńskiego Pomorzanina Krystian Makowski dwie, Bartosz Żywiczka, Krystian Sudoł i Artur Kościelski po jednej bramce. Bramki w meczu zdobyli dla LKS-u Rogowo Tomasz Bębenek 2, dla LKS-u Gąsawa Marcin Strykowski 2 i Albert Wrzesiński jedną bramkę. Runda jesienna sezonu 2019-2020 zakończyła się zgodnie z przewidywaniami wielu kibiców. Tabeli przewodzi poznański Grunwald, drugie miejsce zajmuje Pomorzanin Toruń. Jednak obydwie drużyny nie wystrzegły się przegranych. Grunwald przegrał za ZS-em ABF-em Poznań w zagrywkach karnych 3-2, zaś toruński Pomorzanin przed własną publicznością uległ Warcie Poznań 3-4. Z niecierpliwością kibice oczekiwali na rundę wiosenną. Czy runda wiosenna zostanie rozegrana? Czas i zdrowy rozsądek pokaże. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.